Do świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. W ostatnich tygodniach w mediach i nie tylko w mediach toczy się dyskusja na temat jednego z księży, profesora Papieskiego Uniwersytetu z Krakowa. Jedni mówią, że jest charyzmatycznym kapłanem, który głosi prawdę i za to jest prześladowanym, a inni nazywają go nawiedzonym oszołomem i podejrzewają o chorobę psychiczną. Jedni porównują go do świętego Franciszka, który zreformował Kościół w czasach średniowiecza, a inni widzą w nim sekciarza, który swoimi działaniami sieje zamęt i powoduje rozłam w Kościele. Ten kapłan był wielokrotnie upominany przez swojego biskupa, który jest jego zwierzchnikiem. Aż miesiąc temu został suspendowany, czyli została na niego nałożona kara przewidziana kodeksem prawa kanonicznego. Do czasu zmiany swojego postępowania nie może on pełnić posługi kapłańskiej. Jedni przyjęli tę karę z ulgą. Mówią, że było to roztropne działanie krakowskiego biskupa. Inni mówią, że jest to niesprawiedliwe prześladowanie księdza, który nie boi głosić się prawdy. Niestety kapłan ten nie podporządkował się ani wcześniejszym upomnieniom, ani też karze, która została mu wymierzona przez władze kościelne. Nadal rozwija swoje teorie oparte na niezatwierdzonych prywatnych objawieniach, a swoich przełożonych nazywa masonami, którzy próbują zniszczyć Kościół. Być może patrząc na tę całą sytuację i śledząc rozwój wydarzeń, zastanawiamy się czasem, gdzie leży prawda. Być może nawet zadajemy sobie pytanie, jak oceniać postępowanie tego księdza, który przecież nauczał do tej pory w imieniu Kościoła. Czy nie jest to przypadkiem tak, że ktoś go zaatakował, ponieważ jest odosobnionym głosem prawdy w morzu kłamstwa? A może ten kapłan uległ działaniu złego ducha i stał się narzędziem w jego ręku? Może jest tak, że jest postacią na miarę świętego Franciszka, Faustyny, czy też ojca Pio, którzy początkowo wcale nie spotkali się z aprobatą władz kościelnych,
W jaki sposób w tym zamęcie, chaosie, we właściwy, sprawiedliwy sposób ocenić tę sytuację? Jak się w tym wszystkim nie pogubić? Spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć sobie na te pytania, bo doskonałą sposobność ku temu daje nam fragment Ewangelii, który Kościół przewidział na dzisiejszą 21. niedzielę zwykłą. Od razu chcę zaznaczyć, że celem tego mojego kazania nie jest potępianie nikogo, ani też powielanie jakichś sensacyjnych informacji, którymi chętnie karmią się media. Ale chcę wykorzystać tę sytuację, którą nam daje dzisiaj Kościół, aby rozważyć ten fragment i wyciągnąć jakąś konkretną naukę dla każdego z nas tutaj obecnych. Wróćmy więc do Ewangelii. Oto Jezus ze swoimi uczniami przebywa w Cezarei Filipowej. Wielu ludzi poznało już Jego nauczanie. Wielu widziało cuda, których dokonał. Być może są wśród nich tacy, którzy jedli chleb, który Jezus rozmnożył. Jezus jednak nie powiedział jeszcze o tym, że jest Mesjaszem, Bogiem. Jest ciekaw, jak odbierają Go ludzie. Pyta więc swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. I wtedy padają odpowiedzi. Jedni uznają Cię za Jana Chrzciciela. Inni mówią, że jesteś Eliaszem albo Jeremiaszem. Jeszcze inni traktują Cię jak jednego z proroków. I wtedy Jezus pyta swoich uczniów, a Wy za kogo mnie uważacie? Odzywa się Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Zatrzymajmy się w tym miejscu, gdyż jest ono bardzo ważne i nie chciałbym, żeby umknął nam jeden bardzo istotny szczegół. Zobaczcie, że jak za pierwszym razem Jezus zadawał pytanie, to odezwali się jacyś bezimienni uczniowie. Natomiast kiedy zadał osobiste pytanie, a wy za kogo mnie uważacie, to nie odezwał się ani święty Jan, ani Juda Tadeusz, ani żaden z innych apostołów, tylko ten jeden szczególny, święty Piotr. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że w gronie apostołów, których Jezus bardzo kochał i szanował, był jeden, który współczesnym językiem powiedzielibyśmy, był ich liderem. Był pierwszym spośród równych. Gdybyśmy przyjrzeli się różnym fragmentom Ewangelii, czy też dziejów apostolskich, to zobaczylibyśmy, że Piotr zawsze występuje jako pierwszy. On z Jezusem rozmawia, on Jezusowi zadaje pytania, Jezus zadaje Jemu pytania, a po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Chrystusa to On przewodniczy Kościołowi i to On cieszy się najważniejszym i ostatecznym autorytetem w Kościele. I stało się to tak z mocy i ustanowienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo On powiedział do Piotra właśnie: Ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół. I Tobie, Piotrze, dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ten fragment pokazuje nam ustanowienie pierwszego papieża i przekazanie mu ogromnej władzy. Piotr staje się opoką Kościoła. To jemu i jego następcom, papieżom, zostaje przekazana władza związywania i rozwiązywania w Kościele.
Każdy biskup, który trwa w jedności z papieżem, ma udział w tej władzy. A każdy kapłan i każdy wierny, który szanuje ten ustanowiony przez Chrystusa porządek, pozostaje wierny samemu Bogu. Gdy myślimy o tej sytuacji, o której powiedziałem na początku tego rozważania, w kontekście tych słów, może nam się nasuwać pytanie, no dobrze, ale co jeśli Kościół w jakiejś sprawie się myli? Weźmy na przykład świętego ojca Pio. Dzisiaj wiemy, że ten wspaniały, święty kapłan przez władze kościelne na początku nie był traktowany z wyszukaną grzecznością. Nakładano na niego różne kary. Podważano jego wiarygodność. Sprawdzano, czy rany, które pojawiły się na jego ciele, mają nadprzyrodzony charakter. Badano, czy nie jest chory psychicznie albo opętany przez złego ducha. Zakazano mu publicznie sprawować mszę świętą, a nawet ograniczono jej czas do 45 minut. Czyż władze kościelne na początku nie myliły się odnośnie tego wielkiego świętego? Można powiedzieć, że po części się myliły, a właściwie lepiej, gdybyśmy powiedzieli i tak to rozumieli, że dobrze, że władze kościelne na początku nie dowierzały wszystkiemu, co mówiono o ojcu Pio i co się wokół niego działo. I tak było nie tylko odnośnie jego osoby, ale także w przypadku choćby świętego Franciszka czy świętej siostry Faustyny. Bo wyobraźmy sobie, co by się działo w Kościele, gdyby ten z miejsca uznawał za autorytet jakąś nawiedzoną dewotkę, której wydaje się, że otrzymała objawienie od samego Boga. Co by było, gdyby Kościół w swoim działaniu kierował się wskazaniami jakichś nawiedzonych dziwaków, którzy próbują po swojemu reformować Kościół i przepychać jakieś swoje wymyślone idee? Myślę, że Kościół by już dawno nie istniał, albo stał się jakimś domem wariatów. Tymczasem Kościół jest bardzo ostrożny w ocenie każdego nadprzyrodzonego zjawiska i każdej osoby, która przekazuje coś, co jest jakimś nowym. Na mocy władzy kluczy danej Piotrowi i jego następcom, a także wszystkim biskupom trwającym w jedności z papieżem, Kościół przeprowadza powolną, żmudną i ostrożną ocenę zjawisk i osób, które wychodzą poza pewne ramy. A pierwszym kryterium, czy ktoś działa z Ducha Bożego, czy też jest pobudzany egoizmem albo natchniony przez złego ducha, jest posłuszeństwo Kościołowi. To, że my dzisiaj możemy czcić świętego Franciszka i cieszymy się zakonem, który na całym świecie liczy ponad 30 tysięcy członków, zawdzięczamy temu, że Franciszek był posłuszny. A wcale nie było to dla niego łatwe. Gdy przyszedł do papieża po raz pierwszy, aby prosić o zatwierdzenie dla założonego przez siebie zakonu, papież odesłał go do świń. I wiecie, co zrobił Franciszek? Nie opluł papieża. Nie rzucił na niego przekleństwa. Nie wyzywał go od masonów, którzy próbują zniszczyć Kościół. Ale posłusznie poszedł paść świnie. Gdy świętemu ojcu Pio zabroniono odprawiać msze święte publicznie, ten kapucyński zakonnik nie zbuntował się i nie zabarykadował w swoim klasztorze ze swoimi zwolennikami, ale przyjął to, co nakazywały mu władze kościelne i w pokorze poddał się ich zaleceniom. Tłumy jego zwolenników się buntowały. Wybuchły zamieszki, polała się krew,
Ale ojciec Pio pokornie wypełniał to, co nakazywał mu Kościół. Takich pozytywnych przykładów można by było by podawać wiele. Ale są też przykłady negatywne. Weźmy ten najbardziej znany, czyli wystąpienie Marcina Lutra. Przecież ten kapłan w wielu sprawach miał rację. Zauważył wiele nadużyć w tamtejszym kościele, w kościele tamtych czasów. Nadużyć, na które się nie zgadzał i chciał powrotu do pierwotnej nauki Chrystusa. Ja pomijam tutaj różne szczegóły z życia osobistego Lutra, bo nie o to chodzi, żeby je tutaj przywoływać. Ale można powiedzieć, że Luter pragnął dobra dla Kościoła. Ale wyszło z tego coś złego. Bo zamiast go zreformować, doprowadził do podziału, który trwa do naszych czasów. Czego zabrakło? Zabrakło pokory, która wyrażałaby się w posłuszeństwie. I dzisiaj sobie tak myślę, że gdyby Luter był posłuszny swoim zwierzchnikom, gdyby pokornie poddał się w posłuszeństwie ich decyzjom, to Bóg wyprowadziłby z całej tej sytuacji dobro. Dzisiaj chrześcijanie nie byliby podzieleni, a być może Luter osiągnąłby szczyty świętości. W prymacie Piotra i władzy kluczy, która została przekazana jemu i jego następcom, tkwi niesamowita moc i mądrość Boga. Boże działanie objawia się tam, gdzie ludzie trwają w posłuszeństwie Kościołowi, czyli swoim biskupom i papieżowi. Jeśli jakieś działanie pochodzi od Boga, to nawet jeśli zostanie ono początkowo negatywnie ocenione przez Kościół, to Pan Bóg sobie z tym poradzi i wyprowadzi z tego dobro. Tam, gdzie ludzie Kościoła trwają w posłuszeństwie wobec swoich biskupów i papieża, tam działa Bóg. A gdzie nie ma posłuszeństwa, zaczyna się hołdowanie własnemu egoizmowi, a nawet działanie złych duchów, które potrafią przybierać pozór dobra. Gdyby siostra Faustyna zbuntowała się wobec swoich przełożonych, dzisiaj nikt z nas nie słyszałby o tej świętej, o tej osobie i nikt z nas nie czytałby jej dzienniczka. Ale Faustyna trwała w pokornym posłuszeństwie. Zresztą od Jezusa usłyszała takie słowa: nie żądam Twoich umartwień, ale posłuszeństwa. Przez to oddajesz mi wielką chwałę, a sobie skarbisz zasługę. A w innym miejscu swojego dzienniczka Faustyna zanotowała: pogrążyłam się w modlitwie, gdy nagle ujrzałam Pana, który mi powiedział: córko moja, wiedz, że większą chwałę oddajesz mi przez jeden akt posłuszeństwa, aniżeli przez długie modlitwy i umartwienia. Jeden akt posłuszeństwa, ważniejszy, bardziej wartościowy niż długie modlitwy i umartwienia. Chrystus mówi dzisiaj do Piotra: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ty, Piotrze, i wszyscy Twoi następcy, każdy następny papież. Przywołałem na początku bolesną dla Kościoła sytuację związaną z kapłanem, który nie podporządkował się zaleceniom swojego biskupa i pomimo jego upomnień trwa w jawnym nieposłuszeństwie. Dzisiaj ten kapłan z pewnością przeczytał tę Ewangelię, którą my słyszeliśmy. Módlmy się więc, aby Duch Święty przemówił przez te słowa do jego serca i by poprowadził go właściwą drogą.
Módlmy się też za nas samych, abyśmy kochając Kościół i wierząc w to, że jest prowadzony przez Chrystusa, zawsze byli skłonni do wsłuchiwania się w Jego głos, a w ten sposób posłuszni w pokorze, ze spokojem zmierzali do domu Ojca w niebie. Amen.